Witam drodzy widzowie w kolejnym odcinku Akademii Nieruchomości, a dzisiaj zastanowimy się nad możliwymi scenariuszami dla rynku nieruchomości na 2024 rok. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy scenariusz, czyli nie dzieje się nic. Czy wiedzieliście, że bezpieczny kredyt na 2% niedługo prawdopodobnie się skończy? Chodzi o to, że na początku stycznia banki komercyjne muszą zgłosić, jak dużo zostało udzielonych kredytów w ramach programu, na który składają się wszyscy podatnicy. Zatem przyjmijmy, że 7 stycznia 2024 roku BGK wstrzymuje program Bezpieczny Kredyt na 2%. Momentalnie ogromna część popytu na nieruchomości do 800 tysięcy dosłownie z dnia na dzień się kończy. Zdarzy się coś, co jeszcze w historii Polski się nie zdarzyło. Program mieszkaniowy, który bardzo dobrze się przyjął i spowodował wzrosty cen o kilkanaście nawet procent w kilka miesięcy, nagle się skończy. Rozdmuchany dziś rynek dosłownie zamrze na kilka miesięcy. A to wszystko przez rozbudzone oczekiwania rynku i oczywiście sprzedających. Zanim do osób, które chcą upłynnić nieruchomości, dotrze, że rynek się zmienił, to w większości przypadków będzie już wiosna. Wiecie, coś na zasadzie, że nie sprzedam poniżej 700 tysięcy, bo sąsiad za tyle sprzedał. A że sąsiad sprzedał na bezpieczny kredyt na 2% dla kogoś, komu różnica 50 tysięcy na mieszkaniu w te czy we w te nie robi większego znaczenia, a on sprzeda już komuś bez programu, oczywiście do takiej osoby nie do końca trafia. W tym scenariuszu stopy procentowe w ciągu najbliższych miesięcy w ogóle się nie zmienią, bo niby inflacja spada. No ale pamiętajmy, że stopy powinny być lekko powyżej inflacji, a nie poniżej. Jaki efekt? Spadki cen na rynkach, gdzie najszybciej rosło, mogą być też największe. Nawet o 5-10% w pierwszych 6 miesiącach roku. Czyli może powtórzyć się sytuacja z roku 2022, czyli na cenach ofertowych raczej stagnacja lub ewentualnie niewielkie spadki, a transakcyjne kilka procent w dół. I mała ciekawostka. Obecnie w niewielkim stopniu widać to na nieruchomościach powyżej 800 tysięcy. Ceny ofertowe rosną, ale nieruchomości wcale jakoś tak cudownie się nie sprzedają. Drugi scenariusz, czyli stopy pozostają, rozdawnictwo, czas start. Słyszeliście zapewne o propozycjach rządu, koalicji KO, Trzecia Droga i Lewicy? Trochę jest w tym taki delikatny miszmasz, bo propozycje wzajemnie potrafią się wykluczać, no ale łącznie propozycji jest kilka, a są to m.in. bezpieczny kredyt, uwaga, 0%. Będziemy proponowali kredyt 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i powiedzmy w średnim wieku, do 45 roku życia. Oczywiście, dopłata do najmu, akademik za jedną złotówkę, no i na koniec budowanie mieszkań przez samorządy, co trochę gryzie się z tymi poprzednimi programami. No ale załóżmy, że nowy rząd dosypuje pieniędzy do programu BK 2% lub co gorsza zamienia go w BK 0%. Tylko tyle albo aż tyle. Stopy pozostają oczywiście bez zmian. Wątpię, żeby przemianowanie programu na 0% coś mocno zmieniło. Może co najwyżej zmobilizuje dodatkowych kilka osób lub dojdą po prostu osoby, które dzięki obniżeniu oprocentowania będą miały zdolność kredytową. Zatem program będzie sobie działał przez cały 2024 rok, natomiast gro osób już będzie miała proces za sobą, więc kumulacja będzie oczywiście za nami. Rynek będzie szedł w swoim tempie, nie uświadczymy szaleńczych wzrostów na mieszkaniach do 800 tysięcy, no ale nie widzimy też spadków. Droższe nieruchomości dalej będą się sprzedawały, tak powiedziałbym, stosunkowo wolno. Jeśli zajrzy widmo spowolnienia gospodarczego, to w drugiej połowie roku, również w tym scenariuszu, rynek nieruchomości może złapać lekką zadyszkę. Trzeci scenariusz, czyli jak się bawić, to się bawić. Kombo, czyli spada inflacja, no a przecież już widać pierwsze tego sygnały. Dodatkowo wchodzi program BK 0% z nową pulą środków, wchodzi dopłata do najmu, wchodzą akademiki za złotówkę. Ten ostatni program oznacza, że uczelnie po prostu dostaną pulę środków na wynajęcie lokali na rynku dla studentów, no bo przecież akademików nie wyczarują nagle. Dopłata za najem popchnie za sobą wzrost cen najmu. Znów inwestorzy kupujący na najem mogą zacząć przebierać nóżkami. Dodatkowo Rada Polityki Pieniężnej znów obetnie stopy procentowe. No i się zacznie. Ceny wystrzelą w tempie nawet wyższym niż w okresie od lipca do teraz. Dalej będzie to efekt niewielkiej podaży i podkręconego popytu. W takim scenariuszu zdziwię się, jeśli deweloperzy nie ruszą na hura z budowami, ale ustabilizowanie rynku będzie trochę trwało. Czwarty scenariusz, czyli
bida. Wiele mediów biznesowych i ekonomicznych mówi o nadciągającej recesji. Rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na wskaźniki, to nie ma się czym zachwycać. W Polsce niewielka, bo niewielka, no ale recesja. W Niemczech recesja, a wskaźnik PMI, który bada nastroje menadżerów firm, jest bardzo, bardzo nisko. Inflację też najłatwiej zdusić do średniego poziomu. Zapewne 1-2% szybko nie uświadczymy. Taka mieszanka wybuchowa połączona z oszczędnościami rządu, w tym także na programach mieszkaniowych, może przyczynić się do ogromnego zjazdu cen. A oszczędności naprawdę są potrzebne. Jak już powtarzałem, ale powiem raz jeszcze. Rząd powinien oszczędzać pieniądze, gdy jest dobrze, a wydawać, gdy jest gorzej, by stymulować gospodarkę. My stymulowaliśmy, jak było dobrze. Mało tego, stymulowaliśmy poprzez wzrost konsumpcji. Przeżeranie, mówiąc brzydko, kasy nie jest zbyt rozsądne. No ale cóż. A nie, idź pan. Tylko słuchajcie, no jeśli ceny spadną, to nie ma się z czego cieszyć. Będzie to po prostu oznaczało, że nas jako społeczeństwa nie stać już na nieruchomości. Nie powiem wam, który z tych scenariuszy jest najbardziej, a który najmniej prawdopodobny. To trochę jak rzut kostką, bo tutaj w grę wchodzi polityka. A co robić, aby było nas stać na coraz większej ilości metrów kwadratowych ze średniej pensji? 1. Bogacić się jako społeczeństwo, jako naród. Inwestować w siebie, w innowacyjne gałęzie gospodarki, w rozwój, szczególnie naszych rodzimych firm, tak aby to one ściągały pieniądze z zagranicy, a nie żebyśmy my byli drenowani. 2. Dbać o gospodarkę mieszkaniową, unikać takich programów jak bezpieczny kredyt na 2%, stymulować bardziej podaż, równomierny rozwój innych ośrodków miejskich, tak aby ludzie nie kumulowali się tylko w dużych miastach. 3. Dbać o kolej, drogi, szybki i wygodny transport publiczny, tak aby opłacało się dojeżdżać spod miast lub nawet z innych miast. No i 4. Stawiać na cyfryzację, bo im więcej rzeczy będzie można załatwić online, tym mniejsza konieczność życia w dużych ośrodkach miejskich. A już niedługo my pomożemy wam w obrocie nieruchomościami. Pod koniec grudnia planujemy wypuszczenie aplikacji Erevi, która naprawdę zamiesza na rynku nieruchomości i która uprości proces kupna, sprzedaży czy ewentualnie najmu domów, działek i nie tylko. Wyobrażacie sobie, że możecie otrzymać wszystkie ważne informacje o nieruchomości bez wychodzenia z domu? Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. I oczywiście pamiętajcie, że dalej będę nagrywał dla was materiały. A jeśli macie jakieś pytania, to staram się na bieżąco odpowiadać na nie w komentarzach. Pamiętajcie też o łapce w górę i dzwoneczku, żeby nie ominęły was żadne odcinki. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!